Teraz, kiedy wiemy już, w jaki sposób zbudowane jest DNA i w jaki sposób wygląda kod genetyczny, który pozwala doprowadzić do tego, żeby powstały białka naszego organizmu, możemy porozmawiać o, o przebiegu tego procesu, który prowadzi od dwuniciowej helisy, od genów, które są w niej zawarte, do w pełni funkcjonującego już białka naszego organizmu. Pierwszym krokiem na drodze do powstania białka. Jest tak zwana transkrypcja. Może się wydawać, że to trudne słowo, ale transkrypcja oznacza po prostu przepisywanie. To przepisywanie to jest transkrypcja nici DNA na nić mRNA. mRNA, czyli matrycowy RNA, tak naprawdę różni się w swojej budowie od DNA bardzo niewiele. Cukier, który występuje w RNA, zamiast deoksyrybozy, która jest w DNA. Jest rybozą, czyli cząsteczką, która jest bogatsza w jeden tlen w stosunku do tego cukru, który występuje w DNA. To wpływa na własności mRNA, właściwie każdego RNA. Po pierwsze, w przeciwieństwie do DNA, RNA lubi najbardziej występować w postaci jednoniciowej. Tutaj mamy przykład takiego mRNA. Druga sprawa jest taka, że jest to cząsteczka znacznie mniej stabilna niż cząsteczka DNA. W każdym razie, Transkrypcja to po prostu przepisanie nici DNA na nić RNA, ale przepisanie w sposób komplementarny. Żeby nić DNA mogła być przepisana na nić mRNA, musi powstać rozplecenie, okienko w dwuniciowej helisie wtedy, Enzymy, które obsługują cały ten proces, będą mogły doprowadzić do tego, żeby do jednej z tych nici DNA była dopisywana odpowiednia nić RNA, a dopisywana jest według reguł, które już znasz. Z racji, że zasady DNA parują się ze sobą tylko w bardzo określony sposób, to do takiej przykładowej sekwencji DNA, którą napisałam tutaj, może być dopasowana tylko jedna, jedyna, tylko jedna, jedyna sekwencja RNA. MRNA. No to spróbujmy ją teraz razem dopisać. Jeżeli tutaj jest A, to tutaj powinno być T, ale jak już wcześniej wspomniałam, w mRNA i w żadnym RNA nie występuje tymina, występuje zamiast niej uracyl. Więc wszędzie tam, gdzie mielibyśmy A, będzie zamiast tyminy występowało U. Tam, gdzie mamy C, musi występować G. Tam, gdzie mamy G, musi występować C. A tam, gdzie mamy T, musi występować A. Tak właśnie wyglądałaby komplementarna nić mRNA dopisana do nici DNA. Zazwyczaj, po przepisaniu takiej nici mRNA, mRNA w swojej bardzo pierwotnej formie opuszcza jądro komórkowe, dlatego że procesy, o których teraz rozmawialiśmy, Cały czas dzieją się w jądrze komórkowym. Narysujemy sobie tutaj komórkę, niech to będzie jakiś taki kształt, a w jej środku narysujemy jądro komórkowe. Do tej pory rozmawiamy o procesach. Tutaj narysujemy sobie jakieś DNA. Niech ono wygląda jak jakieś takie posplatane troszeczkę nitki. Do tej pory rozmawialiśmy o tym, co dzieje się w jądrze komórkowym, czyli tutaj, to tutaj następuje proces transkrypcji, czyli przepisania DNA na matrycowy RNA. Taki mRNA w bardzo pierwotnej formie opuszcza jądro komórki i dąży do cytoplazmy, czyli do takiej substancji, która wypełnia komórkę. W cytoplazmie znajdują się struktury, Między innymi struktury, które nazywa się rybosomami. Nie narysuję ich tutaj, bo musiałyby być w stosunku do tej komórki takie malutkie, że byłyby zaledwie punkcikiem albo jeszcze mniejsze. Narysuję tutaj rybosom. Rybosom to jest taka struktura, która wygląda troszeczkę jak grzybek. Złożona jest ona również z RNA, tylko innego rodzaju RNA niż mRNA oraz z białek. Ten rybosom służy do tego, żeby taka nić przepisanego. Z DNA, RNA, mogła być przez niego przesuwana. Napiszemy, że to jest Rybosom. I właśnie w Rybosomie następuje kolejny proces proces translacji. Napiszemy translacja. Translacja znowu trudne słowo, ale pewnie też się już z nim kiedyś zetknąłeś w innym kontekście. Translacja oznaczy, oznacza tyle, co tłumaczenie. Teraz ta przepisana z DNA nić mRNA będzie tłumaczona według kodu genetycznego, trójkowego kodu genetycznego, na język aminokwasów. Dlatego właśnie nazywamy to translacją, bo to jest przetłumaczenie jednego rodzaju informacji na inny. Tak więc nasze MRNA opuściło jądro komórkowe, znalazło się tutaj w cytoplazmie, trafiło do rybosomu, czyli struktury w kształcie grzybka, powiedzmy, złożonej z białek i innego rodzaju RNA, i w tym RNA, w tym rybosomie będzie odbywał się proces translacji, który za chwileczkę Ci opiszę. Tutaj narysowałam dla Ciebie jeszcze inny rodzaj RNA. To są te RNA, podpiszemy je. TRNA. Ta literka T oznacza transportujące. To są RNA, które mają za zadanie transportowanie aminokwasów. Ale teraz na spokojnie zacznijmy od sekwencji mRNA. Tym razem napiszemy sobie sekwencję mRNA, która mogłaby być początkiem prawdziwego białka. Napiszmy sobie w takim razie początek jakiegokolwiek białka. Napiszemy, że to będzie sekwencja mRNA. MRNA. Jak pamiętasz z poprzedniego filmu, wspominałam Ci, że każde białko zaczyna się od kodonu START kodującego metioninę i że ten kodon to AUG. Następny kodon, kodujący na przykład aminokwas argininę, napiszmy sobie AGG, bo w taki właśnie między innymi sposób kodowana jest arginina. Teraz następuje długa, długa, długa lista kodonów kodujących określone aminokwasy aż do momentu, kiedy dochodzimy do końca białka. Nie wspomniałam Ci, omawiając kod genetyczny, że istnieją kodony nazywane kodonami STOP. Są trzy takie kodony. One nie kodują żadnego białka, ale informują enzymy przeprowadzające proces translacji przepraszam, o tym, że tutaj już jest koniec białka i że nic więcej nie powinno być za nimi dodawane żaden inny aminokwas to są właśnie te trzy kodony tak zwane kodony stop tutaj mamy kodon metioniny tutaj mamy kodon argininy i teraz o co chodzi z tym całym transportowym rna transportowy rna na swoim, jednym ze swoich ramion, nosi tak zwany antykodon. Antykodon to jest po prostu odwrotny kodon w stosunku do tego, jak wygląda kodon określonego aminokwasu. Jeżeli będzie tutaj kodon AUG, to żeby się do niego dobrze przyczepić, żeby się do niego dobrze przyczepić, zgodnie z zasadami komplementarności, to pomyślmy, jeżeli ten transportujący, RNA ma transportować metioninę. Napiszmy sobie tutaj metioninę, bo na tym końcu transportujący RNA ma właśnie przyczepione określone aminokwasa. Ten będzie transportował argininę. Napiszemy sobie arg. W skrócie arginina. Dobra. Wróćmy do antykodonu, który będzie znajdował się tutaj. Napiszemy, że tutaj transportowy RNA ma antykodon. Antykodon. Dla metioniny będzie wyglądał w sposób następujący. No tam, gdzie będzie A, to będzie musiało być oczywiście U. Tam, gdzie będzie U, będzie musiało być A, a tam, gdzie będzie G, będzie musiało być C. Teraz, kiedy taki transportujący DNA zbliży się do tej sekwencji, to się po prostu zgodnie z zasadą komplementarności do niej podczepi i postawi pierwszy klocuszek naszego łańcucha peptydowego łańcucha z którego powstanie białko i przyczepi właśnie tutaj metioninę to samo zrobi transportujący RNA dla argininy który przyczepi jako następną argininę w taki właśnie sposób powstaje cały łańcuch białkowy te kolejne Aminokwasy łączą się między sobą. Jak już są połączone, to ten transportujący DNA, RNA nie jest już potrzebny i po prostu odpada. A efektem jest to, że powstaje białko. Białko w postaci takiego łańcuszka, który już wcześniej narysowałam dla Ciebie, łańcuszka peptydowego połączonego ze sobą. Jak białko już powstanie, odczepią się od niego transportujące RNA po kolei, po kolei, po kolei. To osiągnie ono właściwie ostateczny swój kształt i zacznie się zwijać tak, jak powinno się zwijać białko, zgodnie z tym, z jakich zbudowane jest aminokwasów. To, jak białko jest zwinięte, jest niesłychanie ważne. Jego struktura decyduje o jego właściwościach, a to, jak się białko zwija, zależy z kolei od tego, w jaki sposób ułożone są w nim kolejne aminokwasy. To jest dobry moment, żebyśmy przypomnieli sobie. Dlaczego kod genetyczny jest trójkowy? Jak pamiętasz z poprzedniego filmu, każdy aminokwas oprócz metioniny i tryptofanu ma więcej niż jedną sekwencję kodującą. Zastanówmy się teraz, dlaczego tak jest. Dlaczego w ogóle kod genetyczny nie mógłby być na przykład dwójkowy? Dlaczego nie, było, nie mogłoby być tylko dwóch miejsc? Zastanówmy się nad tym. Otóż, jak wiesz, mamy cztery różne zasady DNA. Jeżeli mamy cztery różne zasady DNA, to mamy cztery różne możliwości umieszczenia w tym miejscu, pierwszym miejscu określonego kodonu, różnych zasad. Prawda? Bo może być A albo G albo T albo C. Na drugim miejscu też mamy cztery różne możliwości wstawienia czterech różnych zasad. Jeżeli tu mamy cztery możliwości i tu mamy cztery możliwości, to trzeba te możliwości przez siebie pomnożyć, i wtedy otrzymujemy wynik, który może nam powiedzieć, że na 16 różnych sposobów moglibyśmy tutaj ustawić zasady DNA. Mnożę te liczby przez siebie, dlatego że w matematyce literka i jest zastępowana właśnie przez mnożenie. Jeżeli tutaj coś i tutaj coś, to trzeba to przez siebie pomnożyć. 16 możliwości to zbyt mało, żeby, żeby pomieścić możliwość zakodowania 20 aminokwasów. Aminokwasy zapisuje się skrótem AA. Aminokwasy. Jeżeli dwa miejsca to za mało, żeby móc osiągnąć wystarczającą liczbę kombinacji do tego, żeby zakodować wszystkie aminokwasy, to nie mamy wyjścia. Musimy mieć jeszcze jedno miejsce. I to jeszcze jedno miejsce to jest właśnie trzecia zasada i też można ją ustawić tutaj na cztery różne sposoby, ponieważ może to być jedna z czterech zasad RNA. I znowu trzeba to przez siebie pomnożyć. Jak to przez siebie pomnożymy, to osiągniemy aż 64 możliwości. To jest za duża w stosunku do 20 aminokwasów. I to jest właśnie odpowiedź, dlaczego niektóre aminokwasy, a właściwie większość aminokwasów, jest kodowana przez więcej niż jeden kodon. Wracając teraz do kwestii związanych z budową białka, chciałabym, żebyś zobaczył teraz bardzo różne białka o bardzo różnej strukturze i bardzo różnej wielkości. To są najróżniejsze białka wzięte z rysunku z Wikipedii. To jest na przykład jedno z przeciwciał. To jest immunoglobulina IgG. To nie będę opisywać ich wszystkich, opiszę tylko niektóre. To jest hemoglobina. A to jest insulina. Bardzo maleńkie białko. Insulina. Zobacz, jak różne przyjmują one kształty. W jak różny sposób są sfałdowane, i to bardzo wyraźnie wpływa na to, jakie są właściwości tych białek. A każdy ten mały punkcik, który widzisz tutaj, na każdym z tych białek, to jest właśnie aminokwas. Jak widzisz. Te białka mają bardzo różne wielkości i tak jest w rzeczywistości. To nie jest rysunek, który jest wymyślony. Faktycznie w naszym organizmie są białka, które są bardzo duże i są białka, które są malusienkie. Insulina ma około 50 aminokwasów. To jest właściwie poniżej granicy czegoś, co opisywalibyśmy jako białko. Istnieją w naszym organizmie białka, które są naprawdę bardzo, bardzo duże. Jest takie białko z rodziny neureksyn, występujących w naszych komórkach nerwowych, które ma aż 2 miliony 300 tysięcy par zasad. To znaczy, przez tyle par zasad, zapiszę PZ, czyli par zasad, przez tyle tysięcy par zasad, właściwie powinnam powiedzieć tyle milionów, bo to ponad 2 miliony, przez tyle par zasad jest kodowane. Ale z drugiej strony istnieją białka, które mają bardzo malutko, par za, bardzo malutko par zasad i w związku z tym są bardzo malutkie. Między innymi takimi białkami takim białkiem jest histon H1. Histony to są takie białka, na które nawija się nasze DNA w jądrze komórkowym i histon H1 ma tylko 600 par zasad. Zobacz, jakie jest ogromne zróżnicowanie. Jedno białko. I drugie białko występują w naszym organizmie, ale mają zupełnie różny rozmiar, w związku z tym zupełnie różną strukturę i pełnią zupełnie różne funkcje. Jeszcze jedną rzeczą, o której chciałabym Ci wspomnieć, jest to, że białka w różnych organizmach, to znaczy na przykład w Twoim i w moim, mogą być zbudowane z genów, które są odrobinkę od siebie inne. Jeżeli gen ma więcej niż jedną odmianę, to mówimy, że występują allele. Napiszemy tutaj słowo allel, allel, allel. To jest nic innego jak odmiana genu. Zdarza się, że w długiej, długiej sekwencji genu, zbudowanej, tak jak zawsze, z kolejnych nukleotydów, czyli tych podstawowych klocuszków złożonych z cukru, reszty fosforanowej i zasady DNA. Tak więc w tej długiej, długiej sekwencji, napiszmy sobie jakąś przykładową sekwencję DNA. Niech będzie ona jakaś taka i długa, długa, długa jeszcze bardzo sekwencja DNA, bo zobacz, jakie geny mogą być różne kodujące białka, prawda? To będzie bardzo długa sekwencja. W każdym razie taka sekwencja, na przykład w moim i Twoim organizmie, może się różnić jednym nukleotydem. Na przykład u Ciebie. Tutaj zamiast A będzie powiedzmy C. Czasami jest tak, że ta jedna zmiana może ich być troszeczkę więcej, może być zmienionych nawet kilka nukleotydów. Nie doprowadzi do tego, że białko będzie inne, ale czasami zdarzy się, że w związku z tym powstanie oczywiście w tym miejscu inny aminokwas, prawda? Bo zmieni to treść trójki nukleotydowej, zmieni to treść. Kodonu, w skład którego wchodzi akurat ta zasada DNA. W związku z tym może powstać troszeczkę, troszeczkę inne białko. I to właśnie nazywamy all allelami. Różne odmiany genu produkującego to samo białko. Jeżeli gen występuje w różnych allelach, to mówimy o polimorfizmie. Napiszę polimorfizm. Polimorfizm, czyli występowanie różnych odmian tego samego genu. To, co jest najbardziej niesamowite w tym wszystkim, o czym dzisiaj mówimy, to to, że te zasady, o których opisu które opisuje to, jak wygląda kod genetyczny, w jaki sposób tłumaczony jest język DNA na język białek, jest wspólne dla wszystkich organizmów żywych. Są drobne wyjątki, tak jak ci powiedziałam, w przypadku wirusów i kodu genetycznego, w przypadku tego, jak szczegóły tej maszynerii, którą dzisiaj opisuję, wyglądają u różnych organizmów, ale najważniejsze jest to, że zasady, na których to się wszystko opiera, są te same. Jest to jeden z bardzo silnych dowodów na to, że wywodzimy się wszyscy z tego samego drzewa życia, od jakiegoś bardzo pierwotnego organizmu żywego, z którego wszystkie organizmy żywe żyjące dzisiaj z nami na Ziemi powstały.